Witam Państwa bardzo serdecznie. Będę miała dzisiaj przyjemność rozmawiania z panem profesorem Konradem Talmontem Kamińskim. I hasłem wywoławczym naszej dyskusji jest gdzieś tam w tle zapowiadająca się konferencja dotycząca sceptycyzmu nauki. Natomiast ja bym chciała wykorzystać fakt, że zajmuje się pan profesor na co dzień przede wszystkim filozofią nauki, filozofią analityczną, no i również pod tym kątem bada pan profesor religię od strony kognitywistycznej. Mam takie pytanie. Michel Onfray w swoim traktacie ateologicznym pokazał, że w momencie, kiedy mówimy o wierze, czasami traktujemy ją jako coś bardzo naszego takiego intymnego, o czym nie należy dyskutować. Tymczasem w całym swoim wywodzie Onfray chce pokazać, że tak jak badać możemy religię, tak samo powinniśmy badać wiarę jako pewne zjawiska o charakterze społecznym, kulturowym, ale również, powiedziałabym, neurologicznym. Co wnosi w badanie religii właśnie, właśnie ta perspektywa kognitywistyczna? Na ile pozwala nam racjonalnie spojrzeć na to zjawisko, na ile pozwala zdemitologizować pewne wyobrażenia o wyjątkowości mistycyzmu i religii. Okej. Okay. Może od czego zacznę, to jest to, co jest właściwie interesujące, że poglądy religijne często są traktowane jako właśnie takie bardzo intymne, pomimo tego, że z drugiej strony mają jak najbardziej taki aspekt bardzo mocno społeczny. I z punktu widzenia kognitywistyki religii, takim podstawowym pytaniem, które się zadaje między innymi, to jest dlaczego i w jaki sposób pewne praktyki, pewne przekonania są stabilne w kulturze. I w momencie, kiedy się traktuje przekonania jako właśnie takie bardzo intymne, że jakiekolwiek dyskusja, a szczególnie podważanie ich, jest niemile widziane społecznie, to jest od razu coś, co pomaga tym przekonaniom być bardziej stabilnym. Po prostu koszty jakiegokolwiek wprowadzania, prawda, niepewności co do tych przekonań się stają wyższe. I tutaj od razu się pojawia to pojęcie, prawda, podstawowe pojęcie w religioznawstwie, czyli pojęcie sakrum, prawda, a które, tak jak Durkheim mówił, jest absolutnie podstawowym elementem w religii. Sam nie uważam, że to jest, prawda, coś, co definiuje religię, ale znowu to jest pewien element, który, jeżeli jest traktowany serio, to znowu działa w ten sposób, że pomaga tym przekonaniom być bardziej stabilnym w społeczeństwie. Bo prawda, jeżeli się powie, że proszę Państwa, prawda, szczyt góry Olimp jest miejscem świętym i tam, prawda, żyją bogowie, to jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że ludzie żyjący w kulturze, który akceptuje ten status, będą, prawda, wchodzić na tę górę Olimp i będą rzeczywiście potencjalnie mówili, no zaraz, tutaj są tylko kamienie. I ktoś by mógł powiedzieć, aha, to świetnie zostało przemyślane. A to wcale nie musiało być przemyślane. Po prostu przekonania, które były w ten sposób traktowane, które były otoczone tym rodzajem właśnie pojęcia, że są święte, że są intymne, etc., 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 dzięki temu przetrwały. I są tutaj dzisiaj. Te, które takich cech nie miały, nie miały tego rodzaju ochrony. To, co oczywiście powiedziałem, to jest pewien przykład tego podejścia, jakie ma kognitywistyka religii do religii. Generalnie mówiąc, kognitywistyka religii traktuje religię jako zjawisko naturalne. I bada je jako zjawisko naturalne. A czasami to przedstawiam w taki sposób. Mrówki budują mrowiska. Ludzie budują katedry. Dlaczego? I to jest właśnie to pytanie takie bardzo mocne. Dlaczego? W zasadzie, jeżeli popatrzymy na takie pierwsze próby odpowiedzi dlaczego,
z kręgu no, choćby antropologicznego, mam tu na myśli Malinowskiego, prawda, ale on nie jedyny, bo w filozofii André Malraux na przykład podobnie myślał. Religia przede wszystkim zaspokaja ten nasz największy strach, jakim ma być strach przed śmiercią. Dlatego człowiek wytwarza właśnie religię. Ale z drugiej strony, jak popatrzeć na te różne narracje religijne, prawda, na to piekło generowane w różnych religiach, to ja się zastanawiam, czy rzeczywiście religia może nas w ten sposób koić. Podsuwa nam z jednej strony wieczność, ale czasami ta wieczność może być dla nas tragiczna, więc może to jest ślepy zaułek. Dlaczego właśnie te idee religijne tak długo trwają? Świetna uwaga, prawda? Oczywiście uważam, że Malinowski miał bardzo interesujące badania i zresztą po części sam się na nich opieram, ale wczesna antropologia, wczesne religioznawstwo miało taką tendencję, żeby próbować wytłumaczyć religię jako po prostu coś X, prawda? Religia jest spowodowana przez to i mamy wytłumaczone całe zjawisko. Gdzie powinniśmy pomyśleć o tym w ten sposób, że to jest zjawisko, które po pierwsze pojawia się w bardzo różnorodne sposoby w różnych kulturach. Nawet nie jest pewne, w jakiej mierze możemy mówić o religii jako czymś, co filozof by nazwał rodzajem naturalnym, jako czymś, o czym mogą być teorie naukowe, coś, co może być tym elementem tłumaczącym w jakichś teoriach naukowych. To nie znaczy, że religie jako zjawisko się nie pojawiają, tylko pytanie jest, jak dużo one mają wspólnego ze sobą. Tak więc te różne elementy, które pojawiają się w różnych teoriach wcześniejszych, tak właśnie Malinowskiego, często też się przewijają w podejściu kognitywistycznym, ale nie jako coś, co tłumaczy i charakteryzuje religię w całości, ale jako coś, co tłumaczy, charakteryzuje pewne religie indywidualne, pewne aspekty indywidualne religii, pewne zachowania, pewne przekonania religijne. Tak więc, wracając do samego Malinowskiego. Jego ten piękny przykład różnicy pomiędzy łowieniem ryb w atolach, a na otwartym oceanie, gdzie w przypadku atoli, dobrze wymieniłem to słowo? Szczerze mówiąc, nie jestem pewien. To w przypadku atoli rybacy po prostu wypływają na atol, łowią te ryby, wracają do domu. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo bezpieczne miejsce, gdzie w razie jakiejś burzy po prostu szybko wracają do brzegu. Tych ryb niekoniecznie łapią tak dużo, ale to jest też mniej więcej zwykle ta sama ilość tych ryb, które złapią. Za to rybacy, którzy wypływają na pełen ocean, nim wypłyną, muszą wykonać pewne rytuały, które pomogą im być bezpiecznym i zapewnią im też lepszy połów. W czasie tego czasu, który spędzają na morzu, są dalsze rytuały. To wszystko jest otoczone różnymi praktykami, takimi właśnie związanymi z przekonaniami nadprzyrodzonymi. I Malinowski tutaj ma rację, że to jest związane z dużo wyższym poziomem niebezpieczeństwa, poczuciem niepokoju. Ale tłumaczenie tego w ten sposób później, że ludzie, prawda, się boją śmierci, to ten strach śmierci wywołuje u ludzi religię, tak jak pani zauważyła, nie trzyma się dobrze z tym, że często religie same w sobie wprowadzają jeszcze większy strach śmierci. To jest raczej coś troszeczkę innego, mianowicie wydaje się, że jest szereg mechanizmów umysłowych, poznawczych, które powodują, że w momencie, kiedy człowiek czuje niepokój, jest bardziej skłonny, żeby szukać pewnego rodzaju wytłumaczeń, pewnego rodzaju zjawisk. Dam przykład z literatury, który tutaj często się używa. Jest pojęcie, no po angielsku to jest Hyperactive Agency Detection Device. Po polsku nie ma jakiegoś takiego ubitego tłumaczenia, ale to mniej więcej chodzi o mechanizm w umyśle, którego rola jest, żeby wykrywać inne istoty wokół nas. I jest tak, że weźmy przykład.
Powiedzmy, że idę ciemną ulicą wieczorem i nagle słyszę za mną jakiś dźwięk. Jest ciemno, jestem sam, nikogo nie ma wokół i myślę sobie, zaraz, co to jest? I od razu zaczynam formułować różne teorie. Może to ktoś się za mną skrada. Może ktoś chce mnie okraść. No? Gdzie tak naprawdę szansa tego, że tam to rzeczywiście ktoś jest, jest minimalna. Ale, co jest bardzo ważne, to jest kluczowym elementem, dlaczego to właśnie coś takiego ewolucja mogła wyprodukować, to jest to, że koszty pomylenia się w ten sposób, że tam nikogo nie ma, a nam się wydaje, że jest ktoś, są dużo mniejsze niż w odwrotnym przypadku. Jeżeli nam się wydaje, że tam nikogo nie ma, a tam ktoś jest i nie jesteśmy na to przygotowani, to może być dla nas bardzo niebezpieczne. No i teraz, co to ma do czynienia z religią? No, w momencie, kiedy czujemy niepokój, to jesteśmy właśnie przygotowani szukać jakichś istot wokół nas i powiedzmy, że na przykład właśnie idziemy już teraz nie ulicą, ale przez las i słyszymy jakieś odgłosy, coś dziwnego się dzieje, nie potrafimy tego wytłumaczyć. No co? Dochodzimy po jakimś czasie, że do takiej tezy, że może tutaj są jakieś istoty, które są małe, niewidzialne, lubią psocić, etc., etc., etc. Prawda? Te typowe cechy, jakie się kojarzą z takimi, prawda, bożkami raczej, niż, albo duszkami leśnymi. Prawda? Nie, oczywiście, nie mówimy w tym momencie o Bogu, prawda, w trzech osobach, wszechobecnym, etc., etc., ale po prostu chodzi o to, że to jest uczucie, które wywołuje pewne takie reakcje, które w końcu doprowadzają do tego, że jesteśmy dużo bardziej podatni na to, żeby próbować sobie tłumaczyć to, co się zdarzyło, w sposób nadprzyrodzony. I to nic nie ma do czynienia ze śmiercią, prawda? Nie musi mieć. Tak, sam Harris, gdy analizuje religię, łącząc zresztą te swoje dwie dziedziny, prawda, i neurobiologii, i filozofii właśnie, pokazuje, że bardzo często to jest tak naprawdę praca naszego mózgu. To jest też to, o czym pan profesor wspomniał, ewolucja, prawda, która ukształtowała nas właśnie z takimi, a nie innymi, można powiedzieć, inklinacjami. Ale gdy słucham pana profesora, przypominam sobie sama Harrisa, to się zastanawiam, czy nie jesteśmy czasem w sytuacji patowej, czy nie jesteśmy w takim razie skazani gdzieś na ten taki irracjonalny czy religijny stosunek do świata. No bo jeżeli, prawda, jesteśmy w ten sposób warunkowani, by odbierać rzeczywistość, to czy jesteśmy w stanie w pewnym momencie zatrzymać się i zobaczyć, że to jest tylko, prawda, ciemność dookoła mnie, że to jest tylko pewna potrzeba, przede wszystkim, ja bym powiedziała, nie tyle spokoju, co przede wszystkim też taka potrzeba, żeby zrozumieć, co tam jest w tej ciemności, prawda? I jak nie potrafię zrozumieć, to wtedy sobie dopisuję jakąś mitologię czy jakąś religię. Ale czy jest przed nami taka szansa, żeby się jednak zatrzymać i powiedzieć, po prostu nie wiem. To może najpierw dam krótką odpowiedź, a później długą. Krótka odpowiedź jest tak. Długa odpowiedź jest taka, że zacząłbym od tego, czym jest ateizm w dzisiejszym społeczeństwie. Mamy pewną tradycję intelektualną ateizmu, która, prawda, sięga daleko w przeszłość, ale to zawsze była tradycja, która była tradycją, do której tak naprawdę należała bardzo mała część populacji. I pomimo tego, że mamy daleko idące zjawisko sekularyzacji wielu środowisk, społeczeństwa w dzisiejszym czasie, to tak cały czas jest. Większość osób niewierzących, i to widać, jak ludzie wypełniają, prawda, te kwestionariusze, takie jak European Values Survey albo cokolwiek innego, większość osób niewierzących nie mówi o sobie, że są ateistami albo nawet agnostykami, tylko że jak się im zada pytanie, jakie religie są państwo, to najczęściej mówią, no, żadnej. I to się tak w nauce nazywa apateizmem, prawda? Od apatii. Czasami to tak porównuje do tego, no, zadam pani pytanie, czy pani wierzy w Boga kładzykadu?
wielki, latający, opierzony wąż, którego i teraz niestety nie pamiętam, albo Inkowie, albo Aztecy wierzyli. Prawda? To jest pytanie zupełnie z kosmosu. Dlaczego w ogóle by się myślało o takiej kwestii? I tak najczęściej wygląda tak naprawdę ten ateizm, który istnieje w świecie. Że dla ludzi pytanie o tym, czy wierzą w jakiegoś Boga, jest zupełnie nie a propos ich życia. No i teraz oczywiście się pojawia pytanie, okej, ale w takim razie co się zmieniło? Czy oni mają inne mózgi? Czy oni mają inny system poznawczy? Nie. Absolutnie nie. Ale i tutaj nie chcę wcale oceniać religii jako coś złego, jako coś dobrego, tylko chciałbym porównać to z kwestią tego, jak ludzie chorują. Kiedyś ludzie chorowali na różne choroby, które w dzisiejszych czasach są bardzo rzadko spotykane. To jest dlatego, że ludzie nie są zdolni na to chorować? Nie, oczywiście, że są zdolni na to chorować. Po prostu zmieniło się najczęściej środowisko. Także te pewne choroby się dużo rzadziej pojawiają. Tak więc, co się zmieniło w naszym środowisku, co powoduje, że mamy tak wysoki poziom sekularyzacji. No, w Polsce też nie aż tak duży wysoki, ale jak najbardziej sekularyzacja się już w Polsce odbywa. A mianowicie właśnie jest to, że poziom normalnego poczucia niepokoju jednak jest niższy niż był dawniej. Ale o co chodzi? Jaki niepokój? No tutaj się odnoszę do pracy dwojga takich naukowców, Pippa Norris i Ronald Inglehart, którzy rozwinęli tezę poczucia bezpieczeństwa egzystencjalnego. Ludzie, którzy czują, że właśnie ich życie jest bezpieczne, że jeżeli się zachorują, to będą mogli pójść do szpitala, jeżeli stracą pracę, to ich dzieci cały czas będą nakarmione, że nie wyrzucą ich z domu, etc., etc., etc. Nie mają codziennie tego poczucia niepokoju. I to, ale już na poziomie pokoleniowym, wywołuje powoli coraz dalej idącą sekularyzację. Tak więc w nas się nic nie zmienia. My cały czas jesteśmy tak samo gotowi, żeby wierzyć albo nie wierzyć, jak kiedykolwiek byliśmy. Ale nasze środowisko się zmienia i to powoduje te zmiany. No tutaj te czynniki kulturowe są szalenie ważne, bo tak jak pojawia się coraz więcej osób niewierzących, zresztą to ciekawe, bo sobie od razu pomyślałam o tym apelu Dawkinsa, żeby ateiści ujawniali się, żeby jednak, prawda, pokazywali światu, że są, że nie ciągnie się za tym jakiś nihilizm, immoralizm czy inne katastrofy etyczne. Ale prawda, ciągle mamy duży opór w stosunku do ateizmu. No i ciągle mamy dużą grupę społeczną, która nie wierząc, myślę, deklaruje jednak jakąś przynależność do Kościoła. Mhm. Czy tutaj nie dochodzimy do problemu z jednej strony pewnego upolitycznienia? Religia stała się narzędziem, prawda, politycznym, czy stała się też takim narzędziem konsolidującym pewne grupy etniczne, a z drugiej strony to, co pisał Dawkins, prawda, czyli chodzi mi o taką infekcję, używając tego języka Dawkinsa, infekcję naszych mózgów, jaka się dokonuje w naszym dzieciństwie. Dawkins uważał, że dziecko tak naprawdę nie powinno być, prawda, niesione ani brane za rękę i prowadzone do kościoła, czy do meczetu, czy do bużnicy, z bardzo prostej przyczyny, ponieważ my w okresie, prawda, kulturacji tak naprawdę nabywamy wzorce kulturowe bezrefleksyjnie. No i potem z tego powodu bardzo trudno nam o krytycyzm, bo pewne rzeczy są dla nas naturalne. No to tutaj od razu muszę zacząć od tego, że stanowisko, abstrahując od konkluzji, do której dochodzi, ale argumentacja Dawkinsa jest tutaj oparta na bardzo naiwnym zrozumieniu tego, jak działa system poznawczy dzieci. Dzieci nie są bezkrytyczne. Dzieci są w stanie oceniać
to, co im się przedstawia. To oczywiście nie znaczy, że są, prawda, w stanie same dojść do jakiegoś bardzo rozwiniętego światopoglądu. Jedna uwaga. Dobra, jasne, ale co, gdy dziecko dorasta w środowisku, gdzie nie ma alternatywnej kultury? Oczywiście, tak. Wiadomo, prawda. Ta cecha, która jest najbardziej tą cechą, którą przewiduje, czy się będzie wierzyło w jakąś wiarę, jest to, jakiej wiary są twoi rodzice. Jak najbardziej. Ale tak jak powiedziałem, abstrahując od tego, jaka jest jego konkluzja, to, jak on przedstawia dzieci, jest dużo bardzo naiwne i uproszczone. Ale tutaj każdy psycholog rozwojowy wytłumaczy, dlaczego dzieci w ten sposób nie są, nie rozwijają się w ten sposób, nie myślą w ten sposób. Co, zgadza się, nie znaczy, że jeżeli szczególnie są w takim środowisku, gdzie tylko jedna opcja jest im przedstawiona, to nie mają, to mają możliwość jakoś, prawda, generalnie odejść od tego rodzaju poglądów. I zresztą to by było czymś, co by miało ogromne znaczenie, gdyby tak nie było, ponieważ to by oznaczało w dużej mierze, że coś takiego jak kultura nie może istnieć. Ponieważ żeby kultura istniała, to ona musi być w miarę wiernie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Oczywiście będą zmiany, będą modyfikacje, etc., etc., ale gdyby było tak rzeczywiście, że każda osoba potrafi w dużej mierze swoje własne poglądy stworzyć samemu, to kultura by nie mogła istnieć. Prawda? Bo nie byłoby tej ciągłości. Jakikolwiek, prawda, wtedy by były dalsze efekty tego. Tak więc tyle co do samego Dawkinsa. Uczepiłem się do końca, ale to nie było sedno pytania. Tak, sedno jest raczej, czy możemy się wyrwać z tego właśnie determinizmu fundowanego nam przez po prostu środowisko, już popatrzmy szeroko. Nie tylko, prawda, dzieciństwo, wychowanie, ale no, ten moment, w którym człowiek tkwi, prawda, w jakimś środowisku, gdzie nie ma żadnych alternatywnych głosów. Wydaje mi się, że wniosek, który wynika z tego, prawda, jakie są badania społeczne, wniosek, jaki wynika z tego, co też mówi kognitywistyka, to jest to, że generalnie tak naprawdę nie, że to są bardzo rzadkie przypadki, które właśnie w takich sytuacjach coś innego tworzą, coś innego rozwijają, coś innego wierzą. Oczywiście wtedy jest pytanie, jakie wnioski moralne z tego wynikają. No, i to jest trudne pytanie, szczególnie dlatego, że właśnie tak jak powiedziałem, gdyby nie to, to nie byłoby czegoś takiego jak kultura. Każdy z nas, nawet osoby, które starają się być jak najbardziej krytyczne, większość naszych przekonań przejmujemy wprost od naszego środowiska i nigdy nie będziemy w stanie je sprawdzić, ocenić, etc., etc., etc. Po prostu to jest zbyt dużo, to jest zbyt złożone i nasze zdolności umysłowe są zbyt małe, żebyśmy byli w stanie coś takiego zrobić. Ja wiem, jakie są oczywiście moje własne preferencje co do takich kwestii, ale kwestia tego, jak to argumentować, to nie jest łatwa. Wydaje mi się, że często, szczególnie filozofowie, mówię w tym momencie jako filozof, mamy taką tendencję, mamy taką chęć myśleć, że po pierwsze jesteśmy stworzeni sami przez siebie, że nasze umysły są stworzone same przez nas i że też w historii ludzkości to jest myśl, szczególnie myśl najlepiej filozoficzna, która jest tym motorem zmian. No niestety wydaje mi się, że jak się popatrzy szczerze, to prawda jest daleko od tego. Tak jak powiedziałem, ruch ateistyczny zawsze był bardzo rzadkim zjawiskiem, a zjawiskiem, prawda, bardzo wąskiego grona osób. Ateiści, teraz jest ich bardzo dużo w różnych krajach, generalnie po prostu są niezainteresowani
tymi kwestiami i ich ateizm nie wynika z przemyślenia. I to od razu mi się przypomina taki komik irlandzki z lat 70., 80. poprzedniego wieku. Dave Allen się nazywał. Oczywiście Irlandia wtedy była głęboko katolickim krajem. On sam mocno reagował przeciwko temu. I on sobie kiedyś tak żartował, że prawdziwy ateista dla niego to jest taki ateista, który się wychował w tradycyjnej katolickiej rodzinie i musiał się, prawda, z bólem, z trudem z tego wyrwać. I wtedy to jest prawdziwy ateista. A nie ktoś, kto się wychował w jakiejś wolno myślącej, otwartej rodzinie, który po prostu nigdy nie musiał się niczemu sprzeciwiać i to się nigdy nie pojawiło w jego życiu. No i oczywiście to jest po części żartobliwe, po części też jak zawsze u komików jest pewna głębsza myśl w tym, ale to myślę, że ładnie odzwierciedla tą różnicę, o której mówimy w tym momencie. Jednym z najczęstszych zarzutów, jakie padają na głowy biednych ateistów, mówię biednych, bo nawet, prawda, John Locke, który orędował liberalne nastawienie, tolerancję, uważał, że nie należy jednak wierzyć ateistom. Tak. No więc najczęstsze oskarżenia są o immoralizm. To jest to pytanie, jak jest możliwa etyka, jeżeli nie ma Boga, prawda? No z drugiej strony odpowiedź płynie ze strony neuroetyki. Tutaj mam na myśli choćby Patrycję i Toma Churchlandów, prawda, i ich pracę. No ale to jest pytanie, czy rzeczywiście zawsze ten ateizm musi być oskarżony o immoralizm? Czy ateizm może wypracować swoją ścieżkę? Tu jest szereg... To jest cholernie złożone pytanie, prawda? Bo to jest szereg różnych rzeczy, które są absolutnie kluczowe. A mianowicie wygląda na to, to jeszcze jest daleko od tego, żeby to było naprawdę ustalone, ale wygląda na to, że rzeczywiście w niektórych społeczeństwach niektóre religie grały, a nawet grają rolę tego, żeby motywować zachowanie tak zwane prospołeczne. Czyli żeby zwiększyć współpracę pomiędzy członkami pewnego społeczeństwa, etc., etc. I znowu są pewne specyficzne mechanizmy, które wydają się to wywoływać. I w tym kontekście, szczególnie w takich społeczeństwach, które były monolityczne religijnie, jestem w stanie zrozumieć, zrozumienie, zaakceptowanie, nie jakaś moralna ocena, ale zrozumieć skąd, dlaczego tego rodzaju idee się pojawiały. A jednak ewidentnie te społeczeństwa, które się sekularyzowały, nie stały się społeczeństwami, gdzie nagle, prawda, morderstwa, gwałt i kradzież są na codziennym, prawda, co się codziennie wydarzają. Odwrotnie. To są te społeczeństwa, gdzie tego rodzaju zjawiska są najbardziej rzadkie i to jest właśnie tak, jak wcześniej już powiedziałam, związane z tym poczuciem bezpieczeństwa egzystencjalnego. Są badania, które właśnie starają się zobaczyć, co to dokładnie jest w religiach, co wywołuje bardziej prospołeczne zachowanie. I to jest bardzo fajna metoda eksperymentalna, bo co tam nie robiono? To dawano kwestionariusze ludziom i zadawano pytanie, jak często chodzisz do kościoła, czy Bóg jest ważny w twoim życiu, etc., etc. I później, jak często pomagasz innym, czy dużo przekazujesz pieniędzy, etc., etc., etc. I tutaj była korelacja. Jak najbardziej. Widziano korelację pomiędzy tymi rzeczami. Tylko, że jest pewien problem taki, że ludzie, którzy uważają, że no, można po prostu skłamać na jednym kwestionariuszu, powiedzieć to, co jest bardziej akceptowalne społecznie, też będą bardziej przygotowani skłamać i powiedzieć to, co jest bardziej akceptowalne społecznie w tym drugim kwestionariuszu. Tak więc tego rodzaju sposoby mierzenia wykazywały bardzo mocną korelację pomiędzy poziomem religijności, a też poziomem, prawda, można powiedzieć, moralności
zachowań prospołecznych. Oczywiście to nie jest jedno i to samo. Teraz to się robi eksperymentalnie. Mianowicie osoba, która przychodzi na badanie, często pierwsza rzecz, którą się robi, to mówi: dzień dobry, dziękuję bardzo za przyjście. Tutaj jest, powiedzmy, 20 zł, to jest dla pani. Tylko też jest taka sprawa, że zabrakło nam pieniędzy dla następnej osoby. Jeżeli pani chce, to pani, tutaj jest koperta, do której można wrzucić pieniądze, które będą przekazane dla drugiej osoby. Jeżeli pani nic nie wrzuci, to nic ta osoba nie dostanie, a to jest pani wybór. Czyli w tym momencie trzeba się zachować prospołecznie i to rzeczywiście się ponosi pewien koszt. To nie jest zaznaczenie krzyżyka, prawda, gdzie się nie ponosi żadnego kosztu. I co się okazało? Mianowicie związek tutaj z religijnością nie jest taki prosty. Bo jeżeli się jest w środowisku, gdzie nie ma żadnych specyficznych bodźców związanych z religią, to osoby religijne i osoby niewierzące, albo mówiąc bardziej generalnie, osoby o różnym poziomie religijności, zachowują się właściwie tak samo. To jest trochę uproszczenie, ale nie wiem. Co wywołuje zmianę, to jest w jakiś sposób przypomnienie o religii. Tak więc to może być przeczytanie jakiegoś tekstu związanego z religią, to może być powieszenie jakiegoś znaku religijnego na ścianie w tym pokoju, gdzie ten eksperyment jest wykonywany. Tego rodzaju prymowanie, to jest ten zwrot używany w psychologii, może mieć bardzo różnorodny sposób, ale co się wtedy okazuje, to jak się osobom religijnym przypomina o ich religii, ich poziom zachowania prospołecznego idzie w górę. Gdzie poziom zachowania prospołecznego osób niewierzącym pozostaje taki sam. Ale, co jest interesujące, to jest, jeżeli się zamiast tego przypomni o różnych instytucjach związanych z zachowaniem prospołecznym, takich jak powiedzmy Czerwony Krzyż, no Czerwony Krzyż to jest krzyż, ale inne organizacje charytatywne, etc., etc., sądy, policja, to też prawda, tutaj są związane z tym, to poziom zachowań prospołecznych obydwu rodzajów osób idzie do góry. Okay? Tak więc, jakie dokładnie konkluzje z tego wyciągnąć, to nie jest takie proste. Ale w każdym razie widać, że tutaj rzeczywiście jest jakiś związek pomiędzy zachowaniem prospołecznym a religijnością, ale to nie jest takie proste, jakby się kiedyś wydawało. Ale i znowu wracając do tych społeczeństw, które są tak sekularyzowane, ewidentnie są sposoby zapewniania dużego poziomu zachowań prospołecznych, które nie polegają na religii. I te społeczeństwa tego rodzaju sposoby wynalazły i używają. Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwa serdecznie zapraszam we wrześniu do Wrocławia na Kongres Sceptyków. Takich wypowiedzi, rozmów i wykładów będą Państwo mogli o wiele, wiele więcej wysłuchać. Zapraszam.